Mimo panującej sytuacji związanej z koronawirusem, wciąż trwają obchody roku świętego Jana Pawła II. Wiąże się on z upamiętnieniem setnej rocznicy urodzin papieża Polaka. Do duchowego przeżycia wydarzeń zaprasza również Instytut Dialogu Międzykulturowego imieniem Jana Pawła II w Krakowie, który zachęca do zapoznania się ze swoją ofertą na stronach internetowych. Znajdujemy się w takiej sytuacji ciężkiej, natomiast Jan Paweł II uczył nas zawsze tego, aby się nigdy nie poddawać, aby zawsze iść pod prąd, aby zawsze stawiać czoło trudnym wyzwaniom, trudnym sytuacjom. I my jako Instytut Dialogu Międzykulturowego właśnie staramy się to robić. Codziennie dla Was, kochani, publikujemy bardzo różne, ciekawe informacje, materiały. One są pogrupowane dla różnego wieku, dla młodszych, dla starszych coś mamy. Mamy bardzo ciekawe dokumenty, materiały filmowe. Możecie z nich korzystać, wchodząc na naszą stronę internetową czy profil na Facebooku. Na stronie internetowej Instytutu możemy znaleźć odpowiedź, dlaczego warto w dobie koronawirusa zgłębić nauczanie świętego Jana Pawła II. Papież to był wyjątkowy człowiek, który uczył nas właśnie, jak przeżywać takie trudne sytuacje. On sam, tak bardzo doświadczony chorobą i cierpieniem, może być dla nas takim drogowskazem, może być dla nas przewodnikiem, w jaki sposób się nie poddać, w jaki sposób pokonywać strach i próbować tą ciężką sytuację przezwyciężyć, jakoś się z nią też pogodzić. Papież jest dla nas wielkim wsparciem i inspiracją. Instytut Dialogu Międzykulturowego imieniem Jana Pawła II przygotował również dla wszystkich zainteresowanych specjalną akcję na Facebooku. Chciałabym Was też bardzo serdecznie zaprosić, abyście się przyłączyli do naszej akcji hashtag Dziękujemy Janie Pawle II. Wystarczy wziąć białą kartkę papieru i napisać te słowa. Hashtag Dziękujemy Janie Pawle II. Zrobić sobie zdjęcie i wysłać do nas albo zamieścić na swoim profilu facebookowym. Chcemy tą akcją w taki bardzo prosty, banalny sposób podziękować Janowi Pawłowi II za jego pontyfikat, za całe dobro, za jego miłość. Proszę, dołączcie. Zachęcamy do udziału w tej akcji, jak też do bieżącego przeglądania materiałów Instytutu. Niech ten czas przymusowego pobytu w domu będzie dla nas również owocny w rozwój kulturalny, ale również i duchowy.